praca w ogóle, jak się czujesz tak fizycznie po tej rekonwalescencji? Dobrze, dobrze się czuję. Pracowałem teraz w trakcie tych w sumie 17 miesięcy mocno i cieszę się, że mogę wrócić do koszykówki i jestem wdzięczny, że mogę tutaj być w tak dobrym klubie jak Śląsk. Nic tylko pracować i podnieść ekipę. Okej, okay, miałeś jeszcze jakieś propozycje z pozostania w Hiszpanii? Bardzo późno byłem dostępny na rynku, więc składy były już pozamykane. Cały czas byliśmy w kontakcie, ale cieszę się, że tutaj jestem. Naprawdę będzie to szansa do udowodnienia sobie, że jeszcze będę grał w koszykówkę na dobrym poziomie. Okej, mamy taką nadzieję. Właśnie miałem pytać też, już trochę odpowiedziałeś na to pytanie, ale jeszcze raz mogę zapytać właśnie, czy jakie masz takie uczucia o powrocie do Polski, bo nie ukrywajmy, 9 latach praktycznie poza naszymi granicami. No tak, bardzo, bardzo długo mnie nie było w Polsce, to prawda. Z różnych względów i teraz powrót, ale odzew jest naprawdę znakomity. Dostałem bardzo dużo ciepłych słów, nie tylko z Polski, ale też z Hiszpanii, więc cieszę się po prostu, że wracam. Będę mógł grać w takiej legendarnej hali, jaka jest hala stulecia, więc... Najbliższy akurat mecz będzie w hali Orbita, natomiast myślę, że twoje pojawienie się w klubie jest takim wydarzeniem, że na pewno kibice będą nie dość, że zadowoleni, to jeszcze bardziej zachęceni do przyjścia na najbliższe spotkanie, żeby tylko cię zobaczyć. Bardzo się cieszę, że tak będzie i kibice we Wrocławiu zawsze byli na najwyższym poziomie, więc liczę na to, że też w sobotę będę mógł tego doświadczyć, tym razem jako zawodnik miejscowy, a nie jako zawodnik z drużyny przeciwnej. Na jakieś konkretnie mecze w Orłem Basket Lidze czekasz? Na przykład, wiadomo, spędzili mnóstwo czasu w Trefli Sopot, więc na pewno spotkanie z obecnym mistrzem Polski będzie dla ciebie... No, pytanie właśnie, czy będzie takim wyjątkowym spotkaniem, czy będziesz to postrzegać jako zwykły mecz ligowy? Nie będę oszukiwał, że na pewno będzie to w pewien sposób wyjątkowe spotkanie. Także mecz przeciwko Toruniowi w Toruniu też będzie coś wyjątkowego, bo wywodzę się z Torunia, więc jest parę na pewno super meczów, ale moim celem jest tutaj myśleć o każdym kolejnym meczu i każdy kolejny musi być ten wyjątkowy, więc nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie jutro, także trzeba korzystać z każdej minuty najlepiej jak się da. Jednak zamykając całą tą rozmowę taką klamrą, jaki jest twój cel? Z jakim celem przyszedłeś tutaj do Śląska? Mój cel to powrót do koszykówki na pewno, pomoc Śląskowi w trudnym początku, można powiedzieć, więc będę starał się swoim doświadczeniem też grą wspomóc zespół i udowodnić, że jeszcze potrafię na tym poziomie grać